Cześć! W końcu przychodzę z Denkiem. Wiem, że macie już dość mnie, że ostatnio ciągle testy, testy, testy i przyznaję się bez bicia, że testy kręci mi się szybko, dlatego jest ich tak dużo. Natomiast dzisiaj powiedziałam, że nie i koniec, siadam, nagrywam Denko, bo mam taką furę pustych opakowań, że to Denko będzie na pewno podzielone na dwa, jak nie na trzy filmy, bo nie chcę, wiecie, żeby one były mega hiper długie. A i tak podejrzewam, przepraszam, że będziecie się czuły zarzucone Denkiem. Muszę sobie wary poprawić. To jest błyszczyk nowy w kolorze Dazzling Berry z Avon z tej serii Ultra Glassware. I ten makijaż będzie też na Avon Makeup TV, jeżeli będziecie chciały, to na pewno na Facebooku będzie link. I jeszcze szybko coś powiem a propos moich włosów. Tak, ja wiem, że ja wyglądam jak Shawn, ale to myśmy już wspólnie ustalili jakiś czas temu, że ja generalnie i moje włosy to są w ogóle dwa różne światy. Problem polega na tym, że ja mam jakąś po prostu w organizmie akcję na włosy, dzięki Bogu tylko na głowie. Rośnie mi po prostu tyle włosów, jestem takim chodzącym szagunem, że żaden po prostu żel, spray, pianka, nic sobie nie daje rady, bo mi i tak ciągle wszystko odstaje. Tyle ja mam krótkich, młodych włosów wszędzie. Rzęsy rosną mi jak szalone. Ciągle ktoś z Was pyta mnie o moje rzęsy, co ja robię. Brwi mi rosną. Na szczęście włosy na klacie mi jeszcze na plecach nie rosną, natomiast rzęsy, brwi i włosy na głowie oszalały, więc ja stwierdziłam, że ja po prostu będę udawać, że tak ma być. I ostatnio tylko trochę pianki nakładam i robię, widzicie, takiego wysokiego, szoguniastego kitka. Także wiecie, miejcie dla mnie wyrozumiałość. Dobra, przechodzimy do Denka. Mam tutaj kartę na śmieci, to będzie bardzo satysfakcjonujące, żeby to wszystko w końcu powyrzucać. Produkty idą bez kolejności jakiejś większej. Jak będę miała produkt, o którym już mówiłam wcześniej, to na pewno na dole znajdziecie link do recenzji albo do filmu o tym produkcie. Jedziemy. Pierwsza rzecz jest to krem z wysokim filtrem SPF 50 z serii Uriage i ten produkt ma swój film, tak jak powiedziałam, link na dole. Ja w tym filmie wypowiadałam się tak średnio troszeczkę względem tego produktu, bo mówiłam, że niby fajny, a nie fajny i że trochę zbyt lejący, trochę go widać na twarzy, że niby jest okej, ale niekoniecznie okej. Taka byłam niezdecydowana, zresztą musicie sobie obejrzeć. Natomiast z działania byłam zadowolona i to, co ja Wam powiem teraz, to to, że po tym filmie ktoś do mnie napisał, że ja po prostu mam się skupić bardziej na wcieraniu kremów z filtrem, że krem z filtrem to jest taka insza inszość, którą należy wetrzeć, a nie wklepać, takie wszystkie kremy standardowo wklepujemy czy pod oczy, czy wiecie, takie normalne kremy. I faktycznie delikatnym ruchem, okrężnymi ruchami zaczęłam wcierać kremy. Teraz na przykład uwielbiam, po prostu ubóstwiam, kupiłam dwa opakowania na zapas. Eucerin Sun Fluid SPF 50, który ma bardzo podobne właściwości do tego i też go właśnie wcieram. I w związku z tym produkt z takiego, którego nie potrafiłam jakby sobie, wiecie, sklasyfikować, czy go lubię, czy nie, zyskał mianę jednego z moich ulubionych, dostępny jest w Superfarmie. Ja za niego zapłaciłam około 30-36 zł, więc cena jak za krem z wysokim filtrem jest bardzo fajna. I on jest bez nawilżający, matujący i bez olejów żadnych. Jest taki oil free, więc serdecznie Wam polecam. Następna rzecz to jest krem z firmy Stara Mydlarnia, to jest seria Eco Receptura Face Cream, zawierający olejek organowy, masło shea, olej kokosowy, glicerynę pochodzenia warzywnego, witamina E, depantenol i proteiny jedwabiu. O tym kremie już mówiłam wiele razy, kupiłam go na targach beauty w Gdańsku, które odbywałem się w ostatni weekend września, pierwszy weekend października. W tym roku nie pamiętam, jak to przypada, ale właśnie jakoś tak na przełomie. Na pewno kupię go ponownie, pojemność jego to było 100 ml, pachniał obłędnie, dość intensywnie, cudownie nawilżał, uwielbiałam go używać na noc, używam go bardzo często i dopiero właśnie niedawno mi się skończył, więc był bardzo, bardzo wydajny. Jeśli uda mi się znaleźć link do sklepu Starej Mydlarni z tym kremem, to Wam dam. On nie był tani, bo kosztuje gdzieś około 40 zł, ale nie był też drogi, bo tak jak mówię, on ma aż 40 ml. Dalej produkt z Avonu Skin So Soft, stopniowo brązujący balsam do ciała nawilżający, o którym mówiłam Wam więcej w zbiorowej recenzji w filmie o samoopalaczach. Cały czas utrzymuję, że to był w tym sezonie mój ulubiony balsam brązujący. Nie samoopalacz, tylko balsam brązujący, czyli coś, co mi podtrzymywało opaleniznę, pięknie pachniał.
Zawiera drobinki, dawał super fajny kolor na skórze, zaskakująco mocny jak na balsam brązujący, kosztował niewiele. On chyba jest cały czas w katalogu dostępny, ja ciągle powtarzam, że muszę go sobie zamówić, jakoś mi to nie wychodzi, ale lecę teraz do Warszawy na dniach, będę w siedzibie, więc myślę, że sobie po prostu pójdę do Coku i go kupię. Bardzo Wam polecam, a więcej, tak jak mówię, w linku na dole w filmie o samopalaczach. Mam tutaj 20 tysięcy samopalaczy, więc chcę coś innego. Teraz kulka antyperspirant Nivas Stress Protect. Polecałyście mi go bardzo, bardzo. Teraz mam DAF, który też żeście mi polecały ostatnio bardziej niż ten Nivea. Ten był dość ok, natomiast ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że on pod koniec opakowania mniej chroni. Nie wiem, czy to jest jakiś mój schiz, czy może te składniki aktywne, które chronią przed, wiecie, wydzielaniem potu, one jakoś tam, nie wiem, osiadają na dno, czy właśnie są przy górze, wiecie. Nie wiem, może mi się wydawało. Całkiem niezły, no nie idealny, nie jest to bloker, natomiast był całkiem niezły. Teraz prozaiczna rzecz, żel pod prysznic kupiłam, bo w telewizorni reklamowali. La Petite Marcellier, jakoś tak. Kwiat pomarańczy nawilżający i nawilża i odżywczak, tak, kremowy żel pod prysznic. Ja mam bardzo duże do powiedzenia, ja się spieszę i wiecie, usta nie nadążają za mózgiem. Wyjątkowa lekkość, formuła, o jakiej śni Twoja skóra, i SLS-y są na drugim miejscu, jeżeli kogoś to interesuje. Bardzo ładnie pachnie, faktycznie pachnie faktycznie pomarańczą, ale taką pomarańczą wymieszaną z perfumami. I pachnie właśnie trochę jak pomarańcza i mydło jakieś ładne, więc zapach ma naprawdę ładny, świeży, ale nie jakiś taki, wiecie, ja nie jestem fanką takich super energetyzujących zapachów, wolę raczej te słodkie. Ten pachnie ładnie, natomiast on się nie pamiętam ceny, to jest 250 ml, one są też w dużych opakowaniach, ja go kupiłam w Superfarmie. Jest przyjemny, jest kremowy, natomiast no, nie robi nic spektakularnego. A wspomniałam o zawartości SLS-u, bo wiem, że dużo osób zwraca na to uwagę, szczególnie osoby, które mają atopowe zapalenie skóry albo jakieś takie inne dolegliwości, lub które mają bardzo suchą skórę. Na mnie jakoś tak zawartość SLS-u specjalnie nie wpływa, poza tym wiem, że SLS jest po prostu środkiem myjącym, detergentem i tak naprawdę chyba nie trzeba się go aż tak bardzo bać. To chyba było zbyt wybruszone kiedyś, jak była ta akcja anty-SLS, ale może nie wiem. Nie wiem, co ja tam wiem o życiu. Teraz produkt, który ja dostałam w prezencie, chyba coś gdzieś ja wspominałam o tym, a może nie. Dostałam go w prezencie w Douglasie chyba. Robiłam zakupy i akurat byłam w moje urodziny i dostałam właśnie w prezencie taki produkt. To jest peeling do biustu i dekoltu firmy Patent Rab, zawierający rumianek, hibiskus, lukrecję i bambus, 100% natury, hipoalergiczny, no i w ogóle 150 ml, nie wiem ile to kosztuje, ale to jest na pewno drogie, bo Patent Rab nie jest tanią marką i oni właśnie chyba są niby tacy pro eko, tak? Pachnie ładnie, natomiast konsystencja to jest woda, tak jak się to na rękę wylewa, ja może na razie nie będę demonstrować, to wylatuje. Ja naprawdę nie przeszkadzam, ja to zużyłam na 3 razy, 4 może, dlatego że to leci między palcami, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób ogarnąć. Drobinki są, natomiast w tej wodzie one się w ogóle skóry nie trzymają. Co prawda to jest do biustu i do koltu, ja to tak ogólnie, wiecie, używałam do ciała. Nie jestem fanką kupnych peelingów. Nieraz powtarzałam, że wolę jednak sobie zrobić kawowy, bo jest skuteczny i wiecie, albo używam tych ostrych gąbek. Natomiast ostatnio mi się parę peelingów przewinęło, no i tego nie zaliczam do moich ulubionych, bo mówię, ze względu na konsystencję w życiu bym go nie kupiła, no po prostu leci przez palce niesamowicie. Dalej mam płyn micelarny, nowość od Nivea, Sensitive 3 w 1. Na dowód tego, jak bardzo Wam lubię, pokażę Wam drugie opakowanie, które właśnie zużywam. Zapłaciłam za niego 9 zł, jak wszedł do Rossmanów i był w promocji, to jest do skóry wrażliwej, nie wiem czy są inne. Dla mnie bardzo, bardzo przyjemny produkt, bardzo dobrze zmywa makijaż i nie szczypie w oczy. To jest dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Nie szczypie, mogę sobie tutaj domywać, wiecie, linię rzęs i nic mnie tam nie szczypie, nie piecze, także polecam Wam go, jest niedrogi, jeżeli nie macie jakichś specjalnych wymagań. Co prawda ja też teraz kupiłam między innymi w Biedronce taki wielki, ten z BB Beauty,
No ale u mnie takie produkty schodzą, tak wiecie, dość porządne. No i ten mi przypadł do gustu. Tak po prostu, prosto z mostu. Więc polecam, jeżeli chciałybyście wypróbować z jakiegokolwiek powodu. Teraz suchy szampon Batiste. Wersja XXL Volume, czyli dodające objętości. Chyba mój ulubiony, muszę wam powiedzieć. Mam teraz ten... mam teraz ten tropikalny, który wszyscy tak polecają. Faktycznie czuć jest ten zapach, natomiast on jakoś specjalnie mi nie przypadł do gustu. Ani ten zapach, ani efekt. Zdecydowanie wolę bardziej ten efekt po tym, bo on faktycznie odbija bardzo włosy na sadę. Ja mam włosy bardzo długie, więc one są dość ciężkie siłą rzeczy. I fajnie je podnosił. Więc, aha, i jeszcze mam teraz ten chyba oryginalną wersję, bo kupiłam w Biedronie też na promocji za 9 zł. Więc jak skończą mi się, to na pewno wrócę do tego XXL. Ten na razie ze wszystkich, które miałam, bo miałam różne, był najlepszy. Napiszcie mi, które szampony z Batiste są wasze ulubione, chętnie poczytam. Następny samoopalacz. Teraz to jest akurat Palmer z basem brązujący. O, ten produkt ma dwa filmy, w sensie całą pełną jedną recenzję i ten produkt znajduje się też w podsumowaniu właśnie w filmie o samoopalaczach, tak mi się wydaje. Więc tam was odsyłam. Cały czas twierdzę, że jest to bardzo fajny produkt w bardzo fajnym opakowaniu. Natomiast no ja tego wszystkiego w ogóle teraz mam i z Gosha, i z Liren, i z różnych firm, więc naprawdę będę miała o czym wam poopowiadać. Ja myślę, że ja co najmniej do przyszłego roku, do czerwca będę chodzić pomarańczowo od samoopalacza. Natomiast ten jest dobry, jest dość drogi, ale warto go kupić. A więcej w linku na dole.